Dziś Państwo mieli więcej pytań, a teraz chciałabym poprosić pana Gordiego Apostolowa z Albanii, który odpowiada za program Bezpieczny Internet prowadzony przez Fundusz Komunikacji oraz Badań Stosowanych w SOFI do roku 2006 roku. Gordi odpowiadał za prowadzenie hotline'u i będzie mówił przede wszystkim o prewencji przemocy rzeczywistej, realnej i wirtualnej. Thank you. Dziękuję uprzejmie. Hello everybody. Witam Państwa. I'll try to be very brief. Spróbuję to zrobić bardzo szybko, chociaż jestem niezwykle dumny z tego projektu. Prezentuję Państwu projekt dla szkół, który działa od września w zeszłym roku w Bułgarii wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziców działających w naszym kraju. I działamy już tak naprawdę od 3 lat, utrzymujemy nasz ośrodek hotline i okazało się, że nie można mieć centrum hotline, nie zwiększają świadomości naszych obywateli, a więc wszystkie publikacje, materiały i tak dalej. Na czym polega problem, dlaczego powstał ten projekt? Ja tylko przeczytam, bo chyba wszyscy widzicie, co jest napisane na slajdzie. Internet nie dla nas, ale dla naszych dzieci stanowi część rzeczywistego świata. Codziennie bułgarskie dzieci korzystają z internetu między 3 a 6 godzinami. Mówimy o normalnym dniu szkoły. W czasie wakacji, w czasie weekendów ten czas jest jeszcze wydłużony na pewno powyżej 6 godzin. Przeprowadzono wiele badań socjologicznych, które wykazały, że na głównym miejscu wśród działań dzieci w internecie to właśnie komunikacja i poznawanie przyjaciół. Kilka lat temu to były głównie gry. To oczywiście ma swoje dobre i złe strony. To dobrze, bo dzieci komunikują się w znacznie szerszym środowisku niż moje pokolenie. Mają możliwość wirtualnej wizyty w dowolnym miejscu na świecie i mają również znacznie bogatsze życie społeczne. Ta wspólnota dziecięca nie jest tworzona na podstawie szkoły czy miejsca zamieszkania. Dzieci poznają się z różnych stron miasta, z różnych krajów, z różnych miast i to wszystko dzieje się w internecie. Przeprowadziliśmy badanie i okazało się, że komunikacja zarówno bezpośrednia, internetowa, jak i poprzez maile jest tak naprawdę cały czas realizowana. Co dzieci robią, kiedy siedzą przed komputerem? Kontynuują rozmowę, którą zaczęli podczas spotkania poprzez godzinę wcześniej w szkole. I myślę, że to nie jest prawdziwe akurat dla Bułgarii, ale językiem młodych ludzi jest tak naprawdę język wzbogacony o slang komputerowy. One kogoś wyłączają na przykład. Ktoś został zarażony i tak dalej. Mamy również sieci, mamy programy do przekazywania wiadomości, mamy komunikatory i oczywiście można z tego wszystkiego korzystać w dobrych celach, ale ja właśnie przyszedłem z sesji, gdzie pokazywano te sieci jako poważne zagrożenie. 50% raportów na temat wykorzystywania czy przygotowywania dziecka do wykorzystania właśnie pochodzi z tych stron. I teraz koncentrujemy się na rosnącej przestępczości na stronach internetowych. Przepraszam za chwilę przerwy.
Badanie, które przeprowadziliśmy w 2007 i w początku 2008 roku, pokazuje pewne wzorce, które można było obserwować w ubiegłym roku. Jest to narastająca przemoc. Dzieci oczywiście wchodzą na te strony kontaktowe. Tam nie tylko pojawiają się dane osobowe. Dzieci starają się być cool, starają się być atrakcyjne dla kolegów. I kiedy nie wiedzą, w jaki sposób się pokazać, mówiąc na przykład o muzyce, o przygotowywaniu samochodów, o innych hobby. Pierwsza rzecz, która im przychodzi do głowy, to umieszczenie jakiegoś wideoklipu. Najlepszy, jeśli będzie wideo o przemocy. Niektóre z tych filmików powstają poprzez napaść na swojego nauczyciela. Mieliśmy w jednej ze szkół niezwykły przypadek w zeszłym miesiącu, gdzie grupa dzieci pobiła swojego nauczyciela i to nie był nauczyciel, którego nienawidzili. Nienawidzili zupełnie kogoś innego, ale dynamika tej grupy spowodowała, że był ktoś potrzebny, żeby go pobić. Ten akurat się napatoczył i klip trafił do internetu. Nagrywają między sobą toczone bójki. Mieliśmy przykład, gdzie grupa dzieci zbiera się, biją kogoś, ktoś inny filmuje to. I to wyłącznie w celu zrobienia tego wideo. Niektórzy produkują w domu czy w szkole nielegalne wideo z treścią seksualną. I na przykład były takie, gdzie to działo się przed drzwiami dyrektora szkoły. Były filmiki, gdzie koleżanka próbowała uprawiać seks oralny z dwoma kolegami z klasy. I pojawiają się oczywiście nowe możliwości do zastraszania się wzajemnie. I mieliśmy przykład, że dziewczynka zrobiła fotografię koleżanki w ubikacji i zażądała pieniędzy, bo jak nie, to umieści zdjęcie w internecie. A więc wzór, który tu mamy, to pojawiające się takie seryjne przypadki. Był taki gang dziewczęcy, nie wiemy ile ich było, w każdym razie szereg raportów trafiało do nas, do hotline'a. I dziewczyny wchodziły do profili innych osób, włamywały się tam, a więc po pierwsze kradły hasło, kradły tożsamość danej osoby, umieszczały tam materiał szkalujący, zbierały wszystkie szczegóły, tak żeby później dopaść daną osobę na ulicy i na przykład biły ją na tej ulicy, a potem umieszczały film z tej napaści w internecie. Czyli coś zaczęło się w internecie, a kończyło później na ulicy poprzez fizyczną napaść na ofiarę. Problem wydaje się nie być właściwie nie tylko rozwiązywany, ale w ogóle wydaje się, że niewiele poświęcamy mu odwagi. Co robić z przemocą? Przemocą szkolną, rodzinną i uliczną. Z drugiej strony mamy projekty, kampanie przeciwko zastraszaniu, ale nie mamy projektu, który by łączył oba zjawiska, tak jak one tak naprawdę łączą się w tej psychologii młodego człowieka. Pojawił się zatem projekt Dzieci i przemoc w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Robiliśmy to wspólnie z Fundacją Szwedzką i z Stowarzyszeniem Rodziców. Chodziło o dokonanie korelacji przemocy wirtualnej i rzeczywistej. Organizowaliśmy lekcje oparte na grach interaktywnych i dyskusjach. Jednym z celów było uznanie poznanie przez dzieci różnych form
przemocy. Staraliśmy się sprowokować u nich odczucia współczucia, zrozumienia, że komuś dzieje się krzywda i wreszcie uczyliśmy, jak reagować i jak zapobiegać. Opracowaliśmy 24 lekcje dla dwóch grup wiekowych, 15 lat i 16-18 lat. Lekcje zostały zaprojektowane przez pedagogów, przez psychologów i ekspertów informatyki. Badanie trwało pomiędzy kwietniem a lipcem 2008 roku. Prowadziliśmy testy w 39 klasach, 19 w szkole podstawowej, 750 w klasach gimnazjalnych. 19 classes of the first age group and 20 of the second age with a total of i łącznie było tych uczniów mniej więcej 750-800. A od przyszłego miesiąca przeprowadzimy pełen kurs w 10 szkołach, które zgłosiły się do projektu. Sam pomysł nie polegał wyłącznie na pilotażu, ale na tym, żeby przystosować ten kurs dla wszystkich nauczycieli w Bułgarii. Stworzyliśmy platformę internetową, która została umieszczona na stronie, którą zarządza Microsoft, która nazywa się www.teacher.bg. I teraz tylko, żeby pokazać Państwu, na czym polega ten kurs. Podstawowy pomysł polega na tym, że każdy temat dotyczy świata rzeczywistego i świata wirtualnego i opisuje wszystkie formy przemocy, zarówno fizycznej, jak i wirtualnej. Dobrze, potem jeszcze do tego wrócę, ale niektóre z lekcji nie były bardzo proste do wymyślenia, zwłaszcza wykorzystanie seksualne i powinniśmy z dużą rozwagą podchodzić do tego. Tu powinni rzeczywiście psycholodzy pomagać. Oni nam pomogli przy opracowywaniu tych lekcji, zwłaszcza dla młodszych dzieci, ale w efekcie opracowaliśmy podręcznik dla nauczycieli przy pomocy psychologów z bułgarskiego PAN-u. I bardzo interesujące było sprawdzenie tego programu. Uznaliśmy wtedy, że część lekcji trzeba poprawić. To oczywiście niektóre się okazały za długie, niektóre okazały się niezrozumiałe dla dzieci. Tak wygląda platforma. Dyrektorzy wszystkich szkół, które zgłosiły się na ochotnika do tego programu, bo docelowo będą nim objęte wszystkie szkoły. Natomiast zaczęliśmy od tych, którzy mieli ochotę. Otóż dyrektorzy mogą zgłosić online prośbę i na przykład, kiedy potrzebują kogoś na zastępstwo, i zamiast zastępstwa dowolnego organizujemy lekcje na nasze tematy. I pojawia się zarejestrowany nauczyciel, do którego kierowana jest prośba, i pierwszy nauczyciel, który odbiera taką prośbę, idzie do tej szkoły i prowadzi lekcję. Całe podręcznik dla nauczyciela są dostępne w internecie, a więc są za darmo do wykorzystania przez nauczycieli. To, co trzeba jeszcze zrobić, to wirtualne szkolenia, bo nauczyciele powinni przejść jakieś szkolenie, no chociażby po to, żeby przeprowadzić kurs. Tak przynajmniej uważają nasi eksperci. I okres pilotażu był bardzo ważny. To szczególnie ten wirtualny komponent każdej lekcji i każdego tematu prowokował czy wywoływał zainteresowanie dzieci. Bardzo dużo na ten temat rozmawiano. Jeśli byście poszli do tych szkół, rozmawiali z dziećmi o przemocy i zaczęli z dziećmi o tym rozmawiać, to dzieci mówią, nie,
nie, to nie jest interesujące, my już wiemy, bo już przecież czytamy w internecie. Trzeba pokazać, że to jest interesujące. Jeśli chodzi o tematy związane z przemocą seksualną, kiedy mówimy o ofiarach, o ofiarach wśród dzieci, to powoduje natychmiast opór. Bardzo trzeba ostrożnie to robić. Pierwsza reakcja dzieci jest taka, nie, mnie to się nie może przydarzyć. I psychologowie sugerują, że jeśli są naprawdę ofiary przemocy seksualnej, to bardzo trzeba delikatnie prezentować ten materiał, dlatego pytaliśmy dyrektorów szkoły, czy kiedy chcieliśmy tę lekcję organizować. Prosimy wtedy o udział psychologa. W szkoły w Bułgarii mają z reguły takich doradców czy opiekunów psychologicznych i prosimy wtedy, żeby oni byli na tej lekcji. Może się uda zidentyfikować osoby, które były przedmiotem ataków czy wykorzystania seksualnego. Generalnie rzecz biorąc, dzieci nie wykazują wielkiej wrażliwości na przemoc internetową. Bardzo dobrze rozpoznają przemoc fizyczną, werbalną. Natomiast kiedy przechodzimy do wirtualnej przemocy, nie bardzo sobie zdają sprawę, że mają do czynienia z przemocą. Dziewczęta są troszeczkę wrażliwsze. Uczniowie, którzy uczestniczyli w naszych kursach, głównie uczestniczyli w dyskusjach. To było problemem, ponieważ w bułgarskich szkołach nie ma dyskutowania. W związku z tym trzeba było włączyć więcej gier interaktywnych. Myśmy po każdej lekcji przeprowadzali ankietę, co z tej lekcji dzieci zapamiętały, co skorzystały, i w tych ankietach okazało się, że po raz pierwszy zrozumiałem, co moi koledzy w klasie myślą o różnych problemach, o przemocy, bo my na ten temat w klasie nie rozmawiamy. Rozmawiamy w internecie o różnych kwestiach, ale nie dotykamy kwestii przemocy. Przemoc jest dla nas czymś naturalnym i to jest rzeczywiście problem. I myślę, że takie kursy powinny być przeprowadzane w wielu krajach. Jeśli mamy zdjęcie gwałtu osoby niepełnoletniej, a dzieci nie rozpoznają tego jako przemoc. W związku z tym będą wchodzić na strony, gdzie prezentowane są samookaleczenia, samobójstwa. Nie będą traktować tego jako jakieś zagrożenie. What we expect? Jakie mamy oczekiwania? Po pierwsze, chcemy zobaczyć wyniki tego kursu, kiedy się skończy. Przygotowujemy w tej chwili pierwsze badanie uczniów, którzy uczestniczyli. Potem zrobimy badanie całości. Przygotowujemy w tej chwili kwestionariusz. Po zakończeniu kursu znowu powtórzymy ankietę i zobaczymy, cośmy osiągnęli. Oczekujemy wsparcia Instytutu Edukacyjnego i to jest oficjalna placówka. Później będziemy przynajmniej starali się, żeby przedstawić ten kurs wszystkim dyrektorom w szkole jako zalecany materiał naukowy i oczekujemy również na rekomendacje ministerstwa, żeby wprowadzić ten kurs do szkół, ponieważ jest on ogólnie dostępny w internecie i mamy nadzieję, że ta platforma będzie wykorzystana przez inne organizacje, które próbują podobne kursy, czy trochę inne kursy same organizować, a więc ta nasza propozycja będzie dla nich jakimś opcjonalnym rozwiązaniem, które w interaktywny sposób pozwala edukować nasze dzieci. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję, Georgi, za to ciekawe wystąpienie. Teraz nasz ostatni prelegent.